Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Gdybyś swoimi własnymi słowami chciał podsumować ten sezon dla siebie, co byś wszystkim chciał obwieścić? No, że był to niezwykły sezon dla mnie, nie tylko pod względem wynikowym, ale też pod względem doświadczeń, które zebrałem w tym sezonie. Kamil, odebrał się tą kryształową kulę, pierwsza reakcja, pierwsze odczucie, co poczułeś znosząc ją? Całowałeś, podniosłeś do góry? Może jakby to jest nagroda za cały trud, który włożyłem w jej zdobycie. No i też podziękowanie jakby w sercu dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego sukcesu, czyli dla całego sztabu szkoleniowego, który włożył ogromną pracę w to, żeby mnie przygotować i do tego sezonu i w ogóle, żebym był teraz w tym miejscu, w którym jestem. Dla mojej rodziny oczywiście, dla mojej żony, która cały czas mnie wspiera. No i również dla kibiców, którzy cały czas za nami podążali. I ci, którzy podążali fizycznie, i ci, którzy podążali oglądając telewizję. No i też dla wszystkich mediów, prawda? To też jest ich sukces. Dla was również, tak jest. Po kolei. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, nigdy go nie trzymałem w ręku i był ciężki, ale tak przyjemnie ciężki. W końcu mogłeś się... Sam pan miał... No myślę, że zasłużyliśmy jako cała drużyna na ten sukces, bo to jest sukces całej drużyny. To nie jest tylko mój sukces, ale sukces, tak jak mówię, wielu ludzi i warto go świętować. Piękny twój gest, bo chyba do taty tam podszedłeś z tą kulą. Oczywiście, tata tutaj przyjechał i bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że mógł być dzisiaj ze mną. Mógł razem ze mną się cieszyć, no bo to też jest jego sukces, sukces mojej mamy i całej mojej rodziny. Marty swoim nazwiskiem, to była niespodzianka? Tak, to była niespodzianka. Jakieś jeszcze inne, albo jakieś, nie wiem, SMS-y specjalne? No jeszcze nie zdążyłem przeczytać, ale pewnie będą. A były przygotowane miejsce na tą kulę? Jeszcze nie. Znajdzie się. Prezydent, premier może dzwonił? A jeszcze nie. Jakaś łezka się zakręciła na tym podium? Oczywiście, że tak, no bo tak jak mówię, to jest nagroda za wszystkie trudy, które włożyłem w przygotowanie siebie do osiągnięcia tego celu, no i oczywiście jest to wzruszający moment chyba dla każdego sportowca, kiedy po całym sezonie okazuje się, że jest najlepszy. To czwarte miejsce mi troszkę Cię nie poprzyjało? Na początku trochę tak, bo liczyłem na to, że przynajmniej wejdę na podium, a kiedy zobaczyłem, że jestem czwarty i jeszcze jedną dziesiątkę tylko przegrałem, no to byłem zły, natomiast powiem szczerze, że to czwarte miejsce było dzisiaj wywalczone i przegrałem. Przegrałem może podium, ale przegrałem je uważam w dobry sposób, bo konkurs był naprawdę na wysokim poziomie. Byłem w czwórce najlepszych dzisiaj i walczyliśmy w sumie w czwórkę o wygraną. No i do samego końca nie było wiadomo, kto wygra. A wygrał dzisiaj po prostu najlepszy. Gratulacje dla całej trójki, dla Petera, dla Severina i dla Andersa, bo skakali na najwyższym poziomie. Jakie teraz najwyższe plany? Odpoczynek. Jeszcze trochę, tak, parę wizyt i odpoczynek. Powiedz, jesteś w stanie teraz powiedzieć, jestem spełniony? Bo po tym złocie jeszcze mówiłeś cały czas, jak najbardziej. Jesteś do wykonania. Nie, już przed tym sezonem byłem spełniony i wcześniej też, bo uważam, że do mojego spełnienia przyczyniło się przede wszystkim moje małżeństwo, przyczyniło się Mistrzostwo Świata i tak naprawdę realizuję siebie w sporcie. To, że sprawia mi to radość, to już jest dla mnie sukces i realizacja siebie i spełnienie. Gdzie będziesz szukał motywacji na przyszły sezon? Będą wszyscy chcieli pewnie być mistrza. To jest wiele rzeczy do zrobienia. Chociażby potomstwo. Spokojnie. Nie, zawsze jest coś do poprawienia, do ulepszenia. Ja wiem, że w mojej skokach jest jeszcze rezerwa, są jeszcze sukcesy, które można osiągnąć. Czy stałeś na podium dzisiaj, to były podobne emocje jak w Sochi?
Inne, całkiem inne emocje. To jest zupełnie co innego. W takiej nietypowej scenerii, deszcz, grzmoty gdzieś tam z dala nadchodziły. No, dokładnie. Ale nie, fantastyczne. Dla mnie dzisiaj było słonecznie. Dziękujemy Ci.